No wiecie co? Kurde, już tak późna godzina, ale lecę szybciutko na te miejsca, gdzie ostatnio te młode prawdziweczki filmowałem. Tam 6 stało w jednym miejscu, ale po drodze tamte miejsce to jest 300 metrów stąd, ale po drodze widzę, że tu też stoją. Kurde, to jest już za 25 dziewiąta. 26 lipiec. No kurde, niektórzy to już się kładą spać. O, tam jakiś staruszek stoi. On już powygryzany. Niektórzy się kładą spać, a ja na grzyby. No kurde, chyba oszalałem. Ale z czystej ciekawości. O, mamy tu łoseczka, kurde. Młodego. Jaka ślicznotka. No takie śliczności. To kurde, aż miło zobaczyć. Zobaczmy, może gdzie tu jeszcze. O! No kurde, dobrze, że jeszcze raz się spojrzałem w tę stronę. Tu jakiś liczny stoi. Jakie cudeńko tu stoi. Kurde, mało czasu. No to już słońce schowało się, to także niewiele czasu tu będę miał. Muszę się spieszyć, żebym zdążył na tamtą miejscówkę zajrzeć. Zaraz ciemno będzie. O, jest. Jejciu, kochany. No i tu boruski piękny. Powyrastały. Kurde, aż żałuję, że chociaż z pół godziny wcześniej nie wyskoczyłem. No ale niestety robota. Robota i nie... O, mam następnego. O, szedł robi. O, szedł robi. To prawdziweczki. Takie suchy. Takie skory. A te boruski, kurde, jakoś wychodzą. O, mam następnego. Kurde. O, to nie wiem, czy ja zdążę na tamte miejsce. Tu kurde, to kawałek prawdziweczek stoi. Kurde, zagapiłem tu jednego. Dobrze, że zerkłem pod nogi. Kurde, ciemno w tych liściach.
Już prawie nie widać. Dobra, to trzeba raz, dwa pozbierać i lecieć na tamte miejsce. Może tam, kurde, jeszcze ostatnio stały młode, to może będzie, coś będzie. Ale kurde, aż mi się ciepło zrobiło, że tu tyle ich stoi. A to muchomory. Kurde, muchomorki mnie zrobiły trochę. Ciuna. To tak jak te wczorajsze purchawki.